Podcast Czytelnia Wydawnictwa Fronda. Spotkania przy książkach. W sercu dawnych Kresów, gdzie historia wciąż żyje w pamięci świadków, leży opowieść o miejscu, które stało się symbolem odwagi, tragedii i niezłomności. Huta Pieniacka, wieś, której historia jest świadectwem nie tylko cierpienia, ale i heroizmu. Dziś oddajemy hołd tym, którzy walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Ta opowieść jest dla was, patriotów, którzy pamiętacie i szanujecie przeszłość, będąc mostem między pokoleniami. Materiał na podstawie książki Zanim spłonęli żywcem. Ukraińska zbrodnia w Hucie Pieniackiej Stanisława Srokowskiego. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby otrzymywać powiadomienia o najnowszych materiałach. Przed II wojną światową Huta Pieniacka była oazą spokoju i wielokulturowości. Mieszkańcy różnych narodowości współistnieli tutaj, tworząc niepowtarzalną tkankę społeczną. Była to wieś, gdzie każdy znał swojego sąsiada, a wzajemna pomoc nie była obca nikomu. Jednak nadchodząca wojna miała na zawsze zmienić spokojne życie tej społeczności. 28 lutego 1944 roku stał się dniem, który na zawsze zapisał się krwawymi literami w historii wsi. Nad ranem, kiedy pierwsze promienie słońca muskały dachy Huty Pieniackiej, rozległy się strzały. To był początek końca. Napad zaskoczył mieszkańców, a brutalność atakujących nie znała granic. Ten dzień pokazał, że wojna nie oszczędza nikogo, ani kobiety, ani dzieci. Wioska została zniszczona, ale duch jej mieszkańców pozostał niezłomny. Świadkowie opisują te wydarzenia z bólem, ale i dumą. Płomienie pochłaniały nasze domy, ale nie mogły zniszczyć naszej determinacji do walki i przetrwania. Historia Huty Pieniackiej to opowieść o cierpieniu, ale także o niezłomnej woli i heroizmie. Huta Pieniacka żyje w naszej pamięci, jest symbolem poświęcenia, które przekracza granice czasu. Nie zapominajmy o tych, którzy oddali życie za wolność naszą i waszą. Ich ofiara jest fundamentem, na którym budujemy naszą przyszłość. Pamiętając, stajemy się strażnikami prawdy o przeszłości. Opowieść o Hucie Pieniackiej to przypomnienie, że historia jest żywa, a pamięć o niej jest naszym obowiązkiem. To apel o to, byśmy nie zapominali o wartościach, które są fundamentem naszej tożsamości, wolności, honoru i patriotyzmu. Dzisiaj, będąc mostem między przeszłością a przyszłością, przekazujemy tę pamięć dalej, aby nigdy nie zgasła. Zamów w księgarni na stronie xlm.pl.